Od 3 lat tworzę aplikację w oparciu o CMS Drupal. Od 2 lat pracuję w firmie Semtech, zajmującej się m.in. pozycjonowaniem oraz dostarczaniem rozwiązań IT dla biznesu. Ostatnio moim zadaniem była integracja nierelacyjnych baz danych z serwisem SERP24 i to właśnie na jego podstawie chciałbym przedstawić parę przykładów na sposób przetwarzania dużej ilości danych z wykorzystaniem technologii NoSQL. O czym będę mówił? Otóż krótko wspomnę, czym jest SERP24 i jakiego typu dane przetwarza. Przedstawię kilka popularnych rozwiązań NoSQL oraz wskażę na sposoby ich integracji z CMS Drupal. Oczywiście omówię także same sposoby przetwarzania danych z wykorzystaniem technologii NoSQL, a także samego Drupala. A więc czym jest SERP24? Jest to darmowe narzędzie umożliwiające planowanie i prowadzenie kampanii SEO w oparciu o analizę ponad 8 milionów wyników wyszukiwania na frazy. Dzięki przetworzonym danym możemy w łatwy sposób określić frazy łatwe do pozycjonowania, przenoszące duży ruch, a także wskazać naszą konkurencję na frazy. Dane w systemie, właśnie, dlaczego w ogóle wybraliśmy Drupala? Może z paru przede wszystkim oczywistych sposobów, powodów, mianowicie zapewnia on bardzo szybki developing, tworzone dzięki niemu aplikacje charakteryzują się bardzo dużą elastycznością. Dodatkowo, co jest dla nas bardzo ważne, sam Drupal.org zapewnia na tyle dobre wsparcie techniczne, iż przykłada się do przyspieszenia rozwoju w pracach nad projektem. Dodatkowo korzystaliśmy wcześniej z Drupala, tworząc wewnętrzny serwis do automatycznego prowadzenia kampanii w Google AdWords. Drupal się sprawdził w tym przypadku i także zdecydowaliśmy się na jego wykorzystanie w przypadku serwisu SERP24, gdzie przetwarzamy naprawdę bardzo dużą ilość danych. Jest to bardzo skomplikowany system. Dzienny przyrost danych w serwisie SERP24, dzienny przyrost rekordów wynosi mniej więcej 37 milionów, co przekłada się na zwiększenie objętości bazy danych mniej więcej o 10 gigabajtów dziennie. Jak łatwo można policzyć, na przestrzeni miesiąca baza zwiększa się o 300 gigabajtów. Dodatkowo częste modyfikacje i ulepszenia w serwisie, gdyż on jest ciągle w wersji beta, wymuszają zmienną strukturę danych. Jednocześnie duży przyrost danych stał się naszym głównym problemem, tak? Gdyż korzystaliśmy głównie z rozwiązań dostępnych w SQL-owej bazie danych. Która przy tak dużym przyroście danych, przy tak dużym przyroście danych bardzo szybko straciła swoją wydajność. Dodatkowo często uszkodzenia bardzo dużych tabel wymagały bardzo czasochłonnej naprawy, która, jeżeli taka sytuacja się powtarzała, w ciągu miesiąca była w stanie wygenerować do kilku dni opóźnienia. Jednocześnie, jak wcześniej już wspomniałem, częste modyfikacje w systemie wymuszają na nas dostosowywanie struktury tabel do danych, które przetrzymywaliśmy. Częściowym rozwiązaniem problemu było dla nas zwiększenie mocy obliczeniowej serwera bazy danych, czyli skalowanie pionowe, jednak przynosiło to chwilowe rezultaty, chwilową poprawę sytuacji, a było dość kosztowne. Rozwiązaniem naszych problemów stało się skorzystanie z nierelacyjnych baz danych. Nie wiem, czy jest ktoś na sali, kto korzystał w ogóle z NoSQL-a. Dobre i to. Pokrótce powiem właśnie, czym charakteryzują się rozwiązania NoSQL, czyli nierelacyjne bazy danych. Jest to technologia, która pozwala na przetrzymywanie danych w elastycznych strukturach, przy zachowaniu bardzo dużej wydajności,
przy dużych rozmiarach bazy danych. Osiągnięto to między innymi właśnie dlatego, iż zrezygnowano z relacji pomiędzy danymi. Jednocześnie dzięki temu samemu można było osiągnąć bardzo łatwe skalowanie w poziomie. W rezultacie wystarczyło tylko, aby zwiększyć wydajność bazy danych, wystarczyło tylko dołączyć maszynę do klastra bazy danych. I nie było to widoczne od strony aplikacji, czyli nie wymagało nawet żadnej ingerencji ze strony dewelopera. Wszystko działo się automatycznie, zwiększaliśmy wydajność i nie mieliśmy problemu właśnie z działaniem serwisu. Bazy NoSQL można podzielić na cztery główne typy. Są między nimi bazy klucz-wartość, bazy kolumnowe, dokumentowe i grafowe. Redis jest przykładem właśnie na bazy klucz-wartość. Jego powszechne zastosowanie jest znane, jest to między innymi cache, ale dobrze też się nadaje do prezentacji bardzo szybko zmieniających się danych, na przykład danych giełdowych, a także komunikacji w czasie rzeczywistym. Ciekawą funkcjonalnością jest możliwość określenia czasu życia danych, a także to, że wspiera transakcje, co w przypadku technologii NoSQL nie jest wcale taką oczywistą funkcjonalnością. Do jego użytkowników należą między innymi takie serwisy jak Stack Overflow, Instagram czy Twitter. Przykładem kolumnowej bazy danych jest Cassandra, projekt, który został stworzony i początkowo rozwijany przez Facebook. Od 2010 roku jest rozwijany pod szyldem Apache Software Foundation. Jest wzorowany na rozwiązaniach Amazon Dynamo i modelu danych z Google Bigtable, bazy, która jest niejako pierwowzorem dla wielu rozwiązań NoSQL. Cassandra nadaje się doskonale wszędzie tam, gdzie potrzebujemy, gdy wykonujemy bardzo dużo zapisów w odróżnieniu od odczytów, tak? Czyli możemy na przykład przytrzymywać w niej logi lub analizować inne dane. Głównym użytkownikiem Cassandry jest między innymi Seomoz czy Spotify. Rozwiązaniem NoSQL, które bardzo szybko zyskuje na popularności, jest dokumentowa baza danych MongoDB, polecana wszędzie tam, gdy potrzebujemy bardzo dużej wydajności przy dużych rozmiarach bazy danych, jednocześnie wykonujemy dynamiczne zapytania do bazy, a także gdy ogranicza nas konieczność ciągłego definiowania kolumn. Ciekawą funkcjonalnością jest framework agregacji danych wbudowany właśnie w MongoDB, a także fakt, iż umożliwia ona przetrzymywanie plików. Korzysta z niej między innymi CERN, zapisując dane z wielkiego zderzacza hadronów. Innym przykładem kolumnowej bazy danych, także wzorowanej na Google Bigtable, jest Hypertable, w której położono nacisk przede wszystkim na wydajność i skalowalność. W odróżnieniu od Cassandry, jej struktura danych przechowywanych w Hypertable przypomina wiersze, przynajmniej stara się odwzorowywać wiersze. Od 2009 roku głównym sponsorem projektu Hypertable stała się chińska wyszukiwarka Baidu. Nie dziwi więc fakt, że Hypertable zalecana jest do silników wyszukiwania, a także skanowania bardzo dużych dwuwymiarowych tabel. Ostatnim typem bazy danych jest grafowa baza danych Neo4j. Zoptymalizowano ją pod kątem odczytów. Wykorzystywana jest głównie do wyszukiwania powiązań w sieciach społecznościowych, a także połączeń komunikacji publicznej. Posiada również transakcje. Do jej głównych użytkowników należy m.in. Lufthansa, Cisco, a także Mozilla. Trochę z innej beczki właśnie chciałbym wspomnieć jeszcze o innym podejściu do NoSQL-a. Możliwość wykorzystania silników wyszukiwania pełnotekstowego jako baz danych. Charakteryzują się również bardzo dużą wydajnością i są niejako alternatywą dla standardowego NoSQL-a. Jednym z dwóch silników pełnotekstowych, o których chcę wspomnieć, jest popularny Apache Solr.
dostępny na licencji open source, umożliwia łatwe skalowanie i replikację. Posiada również bardzo ciekawy mechanizm, jaki jest faceted search, bardzo ułatwiający wyszukiwanie i filtrację danych. Drupal.org zapewnia jego wsparcie przez takie moduły jak Apache Solr i Search API Solr. Możemy z nich korzystać w naszej instalacji Drupala. Innym open source'owym rozwiązaniem jest silnik Sphinx. Co ciekawe, posiada wbudowaną obsługę baz MySQL i Postgres. Łatwo się go również instaluje i możliwa jest wygodna komunikacja za pomocą obsługi zapytań SQL. Na Drupal.org jest dostępny również moduł do Search API, Search API Sphinx. Na tym wykresie widzimy właśnie czas odpowiedzi w skali logarytmicznej, czas odpowiedzi bazy MySQL w porównaniu do baz, do silników wyszukiwania pełnotekstowego. Jak widać, MySQL jest mniej więcej 1000 razy wolniejszy przy takiej samej liczbie zapytań. Przetwarzanie danych w technologii NoSQL, zwłaszcza w technologiach, które bazują na rozproszonym systemie plików, jakim jest Hadoop, czyli w Cassandrze czy Hypertable, odbywa się za pomocą operacji zwanej MapReduce. MapReduce polega na równoległym przetwarzaniu plików na wszystkich maszynach biorących udział w klastrze bazy danych. Wymaga zdefiniowania dwóch funkcji. Pierwszą z nich jest map, w której definiujemy dane, które nas interesują i które chcemy przetwarzać. Druga funkcja jest funkcją agregującą. Za jej pomocą możemy sumować, obliczać średnie, czy wykonywać jakiekolwiek inne operacje arytmetyczne na naszych danych. A także jest czasem nazywana substytutem joina SQL-owego. Innym podejściem do przetwarzania danych z wykorzystaniem technologii NoSQL jest buforowanie danych w bazie MySQL, na przykład MySQL, i po ich przetworzeniu za pomocą dowolnego skryptu archiwizowanie w NoSQL-u. Dzięki temu uzyskujemy możliwość kontrolowania rozmiaru bazy danych MySQL, a w każdej chwili możemy sięgnąć po ciężkie dane trzymane w NoSQL-owej bazie danych. Rozwiązaniem, które oferuje sam Drupal, jest system hooków. Jest to bardzo przydatny system do kompleksowej analizy danych. Dzięki zdefiniowanym własnym hookom możemy przetwarzać dane zarówno przed ich zapisem do NoSQL-a, a także przed bezpośrednią prezentacją użytkownikowi. Jeżeli zdecydujemy się na integrację technologii NoSQL z CMS Drupal, mamy do wyboru parę modułów implementujących komunikację po API, takie jak Cassandra, CouchDB czy Hypertable. Najbardziej rozwiniętym projektem jest projekt MongoDB, zapewniający integrację z właśnie bazą MongoDB. Oferuje takie przydatne moduły jak MongoDB Cache, Field Storage, Watchdog czy Search API. Jest to na pewno najbardziej wsparta implementacja bazy danych CMS Drupal. Możemy też podejść do integracji troszkę z innej strony, mianowicie wykorzystując własną wtyczkę do zapytania w widoku. Bardzo dobrym przykładem implementacji jest moduł Google Analytics Reports. Jest to bez wątpienia idealny sposób integrowania Drupala z dowolnym API. Nie chodzi nawet o NoSQL. W ten sposób możemy połączyć się z czym tylko chcemy, nie angażując dodatkowo do zapytań entity, przez co wykonywane są o wiele szybciej. Mam nadzieję, że dobrze widoczny. To jest widok, przykładowy widok używający wtyczki do zapytań. Dane są akurat w tym przypadku pobierane z Mongo.
jak widać, a raczej nie widać, nie różni się niczym od widoków bazujących na SQL-owych bazach danych. Mamy dostępne exposed filters, możemy sobie sortować dane, które wyciągamy z bazy. Z punktu widzenia użytkownika nie widać żadnej różnicy ani spadku wydajności. Kolejnym sposobem integracji jest integracja za pomocą Search API. W serwisie SERP24 użyliśmy Search API Solr. Często wyszukiwane dane zaindeksowaliśmy właśnie w Solrze, decydując się dopiero na pobieranie ciężkich danych przy eksporcie szczegółowych raportów. Ciężkie dane pobieraliśmy właśnie z NoSQL-a. Dodatkowo uzyskaliśmy rozwinięcie funkcjonalności wyszukiwania w NoSQL-u dzięki mechanizmowi, o którym wcześniej wspomniałem, czyli Faceted Search. Mogliśmy w bardzo szybki i łatwy sposób wyszukiwać dane w Solrze, które następnie eksportowaliśmy z NoSQL-a. To jest właśnie widoczny widok z filtrami Faceted Search, które umożliwiają w serwisie SERP24 wyszukiwanie danych, które możemy oczywiście później eksportować. Dane są agregowane w sposób, jaki określimy właśnie. Jest to tego bardzo fajny moduł Faceted API. Teraz chciałbym pokrótce omówić problemy, jakie wiążą się z przetwarzaniem tak dużej ilości danych. Jeżeli wykorzystujemy do tego Drupala, bardzo szybko zauważamy przy tak dużych danych, iż jest on niewydajny, gdyż za każdym razem, gdyż bardzo często, odwołuje się do MySQL-a, spowolniając tym samym sam proces przetwarzania. Dodatkowo brak joinów w bazie NoSQL, który możemy sobie rekompensować nadmiarowością, denormalizacją danych, bardzo szybko przekłada się na wzrost liczby rekordów, a tym samym objętość całej bazy, czego musimy też być świadomi. Samo przetwarzanie za pomocą MapReduce wymaga znacznej wiedzy i doświadczenia, niestety zdobytego głównie na błędach, a sam brak joinów wymaga przestawienia się z SQL-owej logiki projektowania aplikacji, co już na samym początku jest dość trudne, gdyż większość deweloperów zaczynała przede wszystkim swoją przygodę z programowaniem od właśnie relacyjnych baz danych. Czy tak naprawdę warto tworzyć aplikacje hybrydowe, czyli korzystające z kilku rozwiązań, z kilku technologii? Uważam, że jest to bardzo dobre rozwiązanie, jeżeli jesteśmy świadomi, iż każda technologia, na przykład NoSQL, nie jest odpowiedzią na wszystkie problemy, jakie mamy w przypadku bazowania jedynie na technologii relacyjnych baz danych. Przynosi ze sobą też inne trudności i tak naprawdę projektując hybrydowe aplikacje, musimy być świadomi, że wybieramy problemy, z którymi jesteśmy w stanie i z którymi chcemy się zmierzyć. Nie ma tak, że praktycznie jedno rozwiązanie totalnie może wyprzeć drugie. Najlepsze są właśnie połączenia, które gwarantują w tym przypadku elastyczność całej aplikacji. Dzięki wykorzystaniu technologii NoSQL możemy znacznie zwiększyć jej wydajność i przede wszystkim bardzo łatwo skalować, dorzucając kolejne maszyny w momencie, gdy zauważamy spadek wydajności. I przede wszystkim, tak jak już wspomniałem wcześniej, każda technologia, na którą się decydujemy, musi być uprzednio wybrana świadomie, gdyż może okazać się ślepym zaułkiem, na którym tak naprawdę stracimy sporo czasu, a nie osiągniemy zakładanych efektów. To kilka przydatnych stron, które na pewno wyjaśnią pojęcia związane z bazami NoSQL wszystkim zainteresowanym. Czy są jakieś pytania? Tak, proszę. Tak, tak.
przypadku wyników wyszukiwania ciężkimi danymi określiliśmy właśnie na pewno linki z wyników wyszukiwania, opisy dostępne w wynikach wyszukiwania. To były te dane ciężkie oraz nasze wewnętrzne przetworzone, przeliczone dane jeszcze przed zapisem do NoSQL-a. Dane, po których dane, które określiliśmy jako lekkie, były to dane numeryczne oraz tak na przykład frazy, które... Przepraszam. Które ze względu na to, iż są krótkie w porównaniu do URL-i, są proste w wyszukiwaniu i możemy do tego zastosować właśnie faceted search, tak? Bardzo fajnie się sprawdza, rozbijając nam na grupy pod względem liczby występowania tak naprawdę w wynikach zawartych właśnie na przykład w serwisie SERP. A wy w tym SERP, jak macie, znaczy moglibyście opowiedzieć trochę więcej o tym, jak jest zbudowany ten SERP, czyli na przykład, które dane są trzymane właśnie w node'ach na przykład, które ma, czy używacie pól, czy te pola są właśnie w NoSQL-u? W serwisie SERP podeszliśmy do tego jeszcze trochę inaczej, nie angażujemy w ogóle właśnie Entity API. Field Storage, moduł, o którym wspomniałem wcześniej, tak naprawdę jest to, tak naprawdę wykorzystuje Entity API i za pomocą niego zapisuje właśnie dane tylko i wyłącznie w Mongo, jeszcze w Mongo, akurat w naszym przypadku w Mongo, ale możemy napisać własny field storage, jeżeli chcemy właśnie wzorując się na tym module. Problem jest tylko taki, że jeżeli decydujemy się, włączamy moduł field storage, na przykład field storage Mongo, w tym momencie wszystkie dane, jakie zapisujemy, zapisywane są do Mongo. Nie możemy decydować, załóżmy, te ciężkie dane chcemy przetrzymywać w NoSQL-u, czy tam w Mongo, a chwilę później zdecydować, że te nody, załóżmy taksonomia, chcemy to trzymać w MySQL-u. To jest ten problem, który obeszliśmy, zmieniając tak naprawdę część modułów do własnych potrzeb, tak, iż mogliśmy przetrzymywać tylko te dane w takiej technologii, jaka nam odpowiadała. Mam pytanie odnośnie baz NoSQL. Jakie są wady tych baz danych? Mam na myśli, dlaczego w takim razie w Drupalu 8, który się skłania w kierunku tworzenia restowych aplikacji, nie przeniesiono całkowicie się na, powiedzmy, MongoDB, tylko jesteśmy dalej w MySQL. Podejrzewam, między innymi przez brak relacji właśnie, nie dało się przenieść całego CMS-a na bazę nierelacyjną. Jest to po prostu zbyt trudne, jest to skomplikowany system, skomplikowany framework, który tak naprawdę bazując tylko na nierelacyjnej bazie danych, wyglądałby zupełnie inaczej. A podejrzewam, że właśnie z tego powodu nie skierowano swojej uwagi na MongoDB w przypadku Drupala 8. Chociaż wiem, nie pamiętam dokładnie w tej chwili, ale wiem, że jest bardzo duży projekt właśnie pod tym kątem integracji Drupala 8 z MongoDB. Rozumiem, że największy problem z wydajnością wiązał się z przeszukiwaniem tej ogromnej ilości danych, tak? Tak, gdyż tak naprawdę musieliśmy zaprojektować całą strukturę. Znaczy, no, załóżmy, jeżeli używamy Mongo albo Cassandry, ta struktura jest elastyczna, ale tak czy inaczej samo oprogramowanie, sam skrypt musiał być dostosowany do wymagań wyszukiwań użytkownika. Więc musieliśmy zaprogramować całą aplikację pod tym kątem, tak żeby odpowiadała właśnie potrzebom użytkownika. Między innymi dlatego zdecydowaliśmy się na użycie Solra, który oferuje mechanizm Faceted Search. Było to doskonałe wsparcie właśnie dla innych zalet przy wyszukiwaniu w NoSQL-u. Jakiegokolwiek byśmy nie używali, bo w przypadku serwisu SERP24 nie bazowaliśmy na początku tylko na jednej technologii, testowaliśmy wiele, m.in. MongoDB, Cassandra i Hypertable,
I tak naprawdę SERP jest teraz jeszcze w wersji beta. Nie możemy nawet definitywnie stwierdzić, czy zostaniemy przy tej technologii, przy której aktualnie jesteśmy, ale dzięki temu, dzięki mechanizmowi, jaki wypracowaliśmy, jesteśmy w stanie bardzo szybko przełączyć się pomiędzy jedną technologią a drugą. Mówię oczywiście o technologiach NoSQL-owych, bo w tej chwili odtworzenie całego systemu na bazie, relacyjnej bazie danych okazałoby się dla nas to po prostu bardzo czasochłonne i na pewno stracilibyśmy bardzo dużo na wydajności. To tak na szybko takie dwa pytania. Która z tych baz ma największą ilość danych i która jest najbardziej obciążona, która sprawia wam największe problemy? Czy używacie shardingu i czy myśleliście o shardingu w na przykład Postgresie? Bo wiem, że chyba Postgres ma jakieś fantastyczne narzędzia do takie na frontendzie, które shardują dane. Jest cały czas jeden klient, a wiem, że Drupal może stanąć na Postgresie. To tak. Znaczy tak, bo używamy shardingu, ale używamy shardingu w MongoDB. Bazy typu Cassandra i Hypertable już na samym starcie praktycznie uniemożliwiają pracę na jednej maszynie, bo jest to bardzo niewydajne. Na samym starcie musieliśmy tworzyć klaster składający się z kilku maszyn, czyli każda nasza przygoda z bazą, z jakimkolwiek rozwiązaniem NoSQL zaczynała się przynajmniej od trzech maszyn. I porównując sharding NoSQL-owy do shardingu, załóżmy, w Postgresie, nie pamiętam dokładnych zestawień, ale ciągle bazy NoSQL-owe charakteryzowały się większą wydajnością i ciągle wskazywały, iż to jest ten kierunek, w którym powinniśmy pójść. Jeszcze jakieś pytanie?